Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj robię ten film z instrukcją budowy mojego paka 36 zmodyfikowanego, nie tego z Bitwy Narwik, bo zmieniłem o te takie tutaj no te takie nóżki, czy jakby to nazwać, to jest trochę większy zakres ruchu, może być nawet to tak, no. Czy był dużo mniejszy. To jest mniej więcej ten sam pak, mniej więcej. Jest mniej więcej w skali do figury, nawet jest troszkę za duży. Od razu wam mówię, że filmy są nagrane na zapas, bo ja wyjeżdżam i chcę, żebyście mieli jakiś tam może jeden film, jak mnie nie będzie. Czyli na przykład ten zrobiony. Na końcu filmu od razu mówię, będzie instrukcja z muzyką. A ja może wam powiem o trudnościach podczas budowy tego działa. Dla mnie największym problemem było odzwierciedlenie tego pancerza przedniego. W ogóle na sam pomysł zbudowania tego moca wpadłem podczas budowy Maxima do ataku na Brześć, którego już pewnie widzieliście na kanale. Bo sylwetka mi trochę przypominała paka 36, więc postanowiłem go zbudować. Miałem problem z lufą, bo była trochę za gruba. Też chciałem, żeby to było jak najbardziej w skali 1 do 35. I jak już mówiłem, z tymi takimi rozkładanymi nóżkami miałem problem. No cóż. Niestety. Najpierw nie miał żadnego zakresu ruchu, później trochę większy, a teraz miał dużo większy. Kół nie miałem zielonych, tych. Miałem takie szare i takie srebrne z flaka 36, ale nie chciało mi się aż tak bardzo rozbierać flaka, więc użyłem tych. Jeszcze mnie zastanawiało, jakby pokazać tu taką skrzynkę, nie wiem, jakby to nazwać. I musiałem jakieś zestawy rozbierać. A jednak ja buduję głównie makiety. Później nie mam za dużo czasu na dobudowywanie jakichś elementów do poszczególnych zestawów. Więc zrobiłem tak. Nie ma to jakiejś zbyt dużej różnicy. Budowałem to tak około godziny. Jednego dnia. Później tak jeszcze z pół godziny, 40 minut. Czyli tak by wyszło tak mniej więcej łącznie około 1,5 godziny. Myślę, że efekt końcowy jest zadowalający. Dużo myślałem, jakby to rozwiązać. Oglądałem też trochę jakichś poradników, może nie poradników, ale mocy, na YouTubie. Się patrzyłem, jak ktoś zrobił zastosowania, rozwiązania techniczne. Oglądałem Bartosza W2, akurat oglądałem wtedy jego paka 40. Oglądałem Kobikowskiego. Oglądałem też różnych zagranicznych. To budują z Lego, no ale Lego i Kobi to są trochę podobne. Klocki konstrukcyjne pod względem klocków. Może nie kolorów, ani tematyki, ale większość klocków takich jest do siebie w miarę podobna. Więc już nie przedłużając tego odcinka, teraz czas na instrukcję. Dzięki za obejrzenie instrukcji i całego filmu. Teraz ja już się z wami żegnam. Cześć.